około 20 spotkań w pierwszej drużynie. No to to było na tyle. Mamy grę wcześniej, grałem jeszcze przez półtora roku w Kielkasie w Katowicach, ale to była w wieku 15-16 lat. Ale ty od dawna, jako junior jeszcze, mieszkałeś w Norwegii i tam grałeś w piłkę, tak? Tak jest. Początkowo wyjechałem tam z rodzicami i rodzice po prostu pojechali tam za pracą i tam zacząłem grać w drużynach młodzieżowych Vålerengi. Po 3 latach wróciliśmy do Polski i właśnie w tym okresie grałem w Kielkasie w Katowicach. Potem dostałem zaproszenie na testy z powrotem do Vålerengi, pojechałem na te testy i dostałem się i zamieszkałem już w Oslo sam. Ty grałeś, byłeś w drużynie rezerw wtedy jako młody, nie wiem, 16-letni chłopak w GKS-ie Katowice, wtedy tam pracował trener stawowy. Czy kojarzysz trenera z tamtych czasów? Kojarzę, aczkolwiek nie miałem z trenerem do czynienia, wtedy trenowałem z drużyną juniorów i rezerw. Bardziej miałem do czynienia z byłym asystentem trenera, panem Gaborem. Miałem z nim kilka treningów, ale dosłownie kilka. Kiedy dostałeś sygnał z Krakowi, że jest zainteresowana twoją osobą? Sygnał pojawił się już przed świętami. Pojawił się przed świętami Bożego Narodzenia. Jakie są twoje najmocniejsze strony piłkarskie? Czym byś mógł się sprzedać, tak mówiąc w tym? Myślę, że szybkość jest moim głównym atutem. Bramki strzelasz? Nie, w nieudomie. W 3 latach nie strzeliłem bramki, jedynie asystowałem. Jesteś tutaj od wtorku w Uniejowie, tak? No, zdążyłeś się tak troszeczkę chyba zapoznać. Tak, poznałem się z wszystkimi chłopakami, przyjęli mnie bardzo miło, jestem bardzo z tego zadowolony. Bardzo, są pełne, to jest miła atmosfera w drużynie. Wróćmy do kontraktu. Jaki to jest długi kontrakt? Jest to półtoroczny kontrakt z opcją przedłużenia o 3 kolejne lata.